przechodzimy do następnego panelu, który jest zatytułowany Uniwersytety badawcze, jakie tworzyć, wyzwania w zakresie zarządzania badaniami. Będę miał przyjemność prowadzić ten panel, a do udziału w nim chciałem zaprosić następujące osoby, jeżeli tylko znajdę. Może tak, pana profesora Duszczyka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie prosimy. Jest pan profesor Jan Palmowski, przepraszam najmocniej, zapraszamy. Pan profesor Mężyk i pan profesor Aleksy Pocztowski. Zapraszamy. I zanim oddam głos panelistom, których poproszę o wypowiedź na temat tego głównego naszego tematu, chciałem parę słów tytułem wprowadzenia. Otóż po wędrówce przez Chiny, Stany Zjednoczone, ostatnio Szwecję, Francję, chciałem przypomnieć, że uniwersytety badawcze, czy ta nazwa pojawiła się w Europie w 1810 roku, kiedy to Humboldt założył Uniwersytet Berliński, zwany dzisiaj Uniwersytetem Humboldta, który rozpoczął tą przygodę łączenia nauki z edukacją. Przez wiele, wiele lat potem uniwersytety europejskie dominowały, w jakości przyciągały wszystkich ze świata, po czym po 200 latach, mówię już o czasach współczesnych, okazało się, że ci, którzy kiedyś przyjeżdżali do Europy i uczyli się w Europie, jak te uniwersytety powinny funkcjonować, jak to w nich uczyć, dzisiaj dominują we wszystkich rankingach. Myślę tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych. W wspomnianym szanghajskim rankingu, o którym nam pani mówiła, na pierwszych 10 uniwersytetów 8 jest ze Stanów Zjednoczonych. Ostał się Cambridge i Oxford. Mówię o tym dlatego, że projekt nowej ustawy 2.0, przygotowanej przez premiera Gowina, jakby lokuje Uniwersytet Badawczy jako formę funkcjonowania Uniwersytetu, ale już usankcjonowaną prawem z zapisem i z bardzo niejasnymi kryteriami jego powstania. Uniwersytet Badawczy. Pytanie, jaki powinien być, oczywiście można odpowiedzieć bardzo prosto, że powinien być działać na najwyższym poziomie, że powinien kształcić doktorantów i magistrantów, że powinien przyciągać talenty z całego świata. To wszystko prawda i mam nadzieję, że moi współpaneliści o tym wszystkim powiedzą. Trzeba jednak zauważyć, że sytuacja Uniwersytetu Badawczego zależy od stanu rozwoju gospodarki danego kraju, od tego, w jakim miejscu rozwoju ten kraj się znajduje. I wreszcie, że uniwersytety nie muszą być takie same. Uniwersytety badawcze, o czym była już mowa nieco wcześniej, mogą być małe, mogą być duże. Tutaj ktoś z publiczności, pan profesor z Wrocławia, pytał, czy to powinien być mały, żeby dobrze wypadł w rankingu, czy powinien być duży. Ma być bardzo, bardzo dobry. Pytanie, biorąc pod uwagę, że w naszej polskiej rzeczywistości mamy wielu znakomitych naukowców, pytanie brzmi następująco, a mianowicie, jaka powinna być w naszej rzeczywistości przyszłość uniwersytetów badawczych. Jak zapewnić, bo to jak rozumie również nowa ustawa, taki ma zamiar, jak zapewnić, ażeby mogły powstać rzeczywiste z prawdziwego zdarzenia uniwersytety badawcze w tym naszym środowisku wyższych uczelni, w których mamy 396 dzisiaj uczelni, w tym 130 chyba równo uczelni publicznych. Wiadomo, że musi mieć uniwersytet autonomię, że musi działać w środowisku międzynarodowym, że musi uprawiać nauki na najwyższym poziomie, że musi umieć dzielić się wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest ważne to, aby
warunki, w jakich działa uniwersytet, nie ulegały zbyt często zmianom, co niestety jest polską praktyką. Na szczęście, i tu znalazłem taki case, którym się podzielę, ktoś próbował przeanalizować stabilność instytucji w świecie od 1520 roku. I co się okazało? Okazało się, że od 1520 roku 80 instytucji ciągle trwa. W tym jest między innymi Watykan, który ma się zupełnie nieźle, ale na te 80 instytucji 70 to są uniwersytety, które powstały przed 1520 roku. Dlatego dla tych wszystkich, którzy bardzo sceptycznie patrzą na kolejne reformy prowadzone przez nasze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chcę powiedzieć, nie jest tak źle, przetrwamy. Podstawową misją, o którą się między innymi upominał pan profesor Kraśniewski, jest uczenie, jest dydaktyka, oprócz tych wszystkich parametrów, o których mówili przedmówcy. Ale niesłychanie ważne są pieniądze. Przez grzeczność nieobecny już na naszej sesji pan minister o pieniądzach na wszelki wypadek nie wspomniał. O tym natomiast znakomicie mówili wszyscy przedmówcy w poprzednich panelach, podkreślając, że to parametr niesłychanie ważny. Aby zilustrować, dlaczego pan minister o tym nie mówił, pozwolę sobie przytoczyć taki oto fakt. Otóż jeżeli porównamy budżet szkolnictwa wyższego w Polsce z budżetem Stanforda, taki jest uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, nie najgorszy, to wyjdzie, że ich budżety praktycznie rzecz biorąc, znaczy nasz budżet szkolnictwa wyższego i budżet Stanforda niewiele się różnią. W przeliczeniu na złotówki ten budżet Stanforda to jest 21 miliardów, a budżet łączny, ten, który wydaje budżet państwa i to, co szkolnictwo prywatne na to łoży, to w Polsce to jest 22 miliardy złotych. Istnieje pewna drobna różnica. A mianowicie w Stanfordzie jest 16,5 tysiąca studentów. Natomiast w Polsce przy tej samej kwocie mamy 1,350 mln studentów. Dwa rzędy różnicy pewno robią istotne wrażenie. Dobre uniwersytety kosztują. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Niezbędna jest zatem strategia, niezbędne są decyzje. Czekamy na to, kiedy państwo, myślę tutaj o rządzących, potrafią powiedzieć, że to jest rzecz ważna i priorytet. Przestaną traktować wyższe szkolnictwo jako koszt, a zaczną traktować to jako inwestycje. Co do kryteriów, o których będzie zaraz mowa, chcę powiedzieć, że te kryteria nie zawsze są wymuszane w sposób administracyjny. Jest takie już, żeby się odwołać do przykładów amerykańskich, jest takie Association of American Universities. To jest organizacja, która została wyłoniona w sposób naturalny z grona uniwersytetów. Jest tam w tej chwili tych uniwersytetów łącznie chyba 60, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jakie kryteria sami sobie ustanowili w tym elitarnym towarzystwie? Otóż pierwsze to jest wielkość środków pozyskanych z funduszy federalnych. Znaczy, na ile skuteczne jest to środowisko w pozyskiwaniu pieniędzy ze środków federalnych. Drugie, o dziwo, szanują towarzystwa naukowe. Otóż drugie kryterium to jest członkostwo w akademiach. Myślę tutaj o National Academies of Sciences, Engineering i Medicine, tych trzech narodowych akademii. Wreszcie traktują na serio nagrody, które przedstawiciele uczelni uzyskują w wielu ważnych, liczących się nagrodach. I dopiero czwartym kryterium są cytaty. To te kryteria, które powodują, że tworzą elitarne grono. A co u nas? U nas jest projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest artykuł 381, który mówi o tym, że będzie konkurs, inicjatywa doskonałości, uczelnia badawcza, że nie więcej niż 10 i że te 10
nie będą mogły dostać więcej niż 10% budżetu czy z dotacji ministerialnej. Oczywiście o kryteriach mówić nie będę, bo one się sprowadzają do liter A, B, C. Nasi koledzy czy nasi goście zagraniczni nie do końca będą wiedzieli, co to znaczy. Natomiast te kryteria są niesłychanie niekonkretne. A co to oznacza? Wrócę do budżetu na szkolnictwo wyższe. Otóż, proszę Państwa, wzrasta budżet szkolnictwa wyższego w Polsce w roku 2018 według planów o 560 milionów złotych. Odnosząc tą kwotę do kwoty bazowej z 2017 roku, oznacza to przyrost o 2,4%. Inflacja rok do roku liczona to jest 2,1%. Czyli krótko mówiąc, te dodatkowe środki, które na szkolnictwo wyższe mają go zdecydowanie dofinansować, to jest nic innego jak pokrycie inflacji. Dwa, to jedno, czyli de facto budżet nie wzrasta. Gdyby inaczej na to popatrzeć, gdyby popatrzeć na budżety uczelni z pierwszej dziesiątki rankingów perspektyw, tych najlepszych uczelni, to ich budżety, budżet Uniwersytetu Warszawskiego, pan rektor Duszczyk pewno mnie poprawi, to ta dotacja podstawowa jest na poziomie około 600 milionów. Jasne. Pan rektor z Politechniki Śląskiej ma nieco mniej, bo ma tam gdzieś 300 kilkadziesiąt zapewne. Niecałe 300, niech będzie. No więc krótko mówiąc, gdyby nawet to nie te 670 plus nie pokrywało inflacji, a było istotnym dodatkiem i chcieć przyznać to tym 10, to tak naprawdę to by pochłonęło te 10%, ten dodatek dla tych 10 uczelni. Czyli de facto chcemy zrobić rewolucję kompletnie bez pieniędzy. Jeszcze jeden parametr, który może, a może szukajmy pieniędzy w nauce. Otóż w nauce budżet nauki w roku 2018 pozyska kwotę około 9 miliardów złotych. Te 9 miliardów złotych, jeżeli byśmy potraktowali, że drugie tyle przemysł dołoży do tych środków na badania i przeliczyli to w jakąś taką europejską walutę, to firma pod nazwą Polska z takimi środkami na badania zajęłaby 22 miejsce na liście przedsiębiorstw inwestujących w badania. 22 miejsce. Już nie chcę siać defetyzmu, ale mógłbym przytoczyć, że taka firma Bosch wydaje na badania i rozwój 5 miliardów rocznie. W Polsce ze środków budżetowych to jest raptem 2 miliardy. No więc to tylko tyle. A teraz już kończąc ten wstęp, chciałem, udzielając głosu naszym panelistom, zapytać o rzecz następującą. Czy bez zmiany wielkości nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, bez zmiany systemu finansowania, przypomnę, że nasz system finansowania badań jest koszmarnie rozproszony. Dość powiedzieć, że środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju budowanego kiedyś dla realizacji dużych programów badawczych w liczbie kilkunastu, dzisiaj finansuje około 5000 grantów, czyli potworne rozproszenie finansów. I czy bez pieniędzy można rzeczywiście hasłami i zachętami zbudować instytuty, uniwersytety badawcze i czy może się pojawić tylko i wyłącznie na bazie zaklęć i zapisów w ustawie prawdziwe uniwersytety badawcze. Przypominam, prawdziwy uniwersytet badawczy jest przedsięwzięciem drogim, ale niezwykle ważnym w rozwoju cywilizacyjnym danego kraju. To tyle tytułem wstępu, a teraz bardzo proszę pana profesora Duszczyka, który jest reprezentantem, jest wicerektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski chyba jako pierwszy, reagując na debatę w ramach Kongresu Nauki, zdefiniował kryteria, jakie powinien taki uniwersytet w warunkach polskich spełniać. Czy biorąc pod uwagę, że będzie to robił bezinwestycyjnie i bez dodatkowych środków, czy dalej podtrzymuje, że to się da zrobić? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu, bo wydaje mi się, że on jest bardzo istotny, żeby powiedzieć o kilku kwestiach. Ja mogę powiedzieć następująco. Otóż ja generalnie, kiedy zdecydowałem się na to, żeby być prorektorem od spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego po prośbie, po ofercie profesora Marcina Pałysa, to generalnie można było sobie powiedzieć następującą rzecz. Co ja jestem w stanie zrobić przez 4 lata jako prorektor przy założeniu, że budżet uniwersytetu jest taki, jaki jest oraz, że jeśli chodzi o budżet państwa, więcej pieniędzy nie będzie. I na tym generalnie można skończyć rozmowę. Powiedzieć... Nie, prosimy jeszcze o... Nie, jasne, nie kończę, nie, spokojnie. Natomiast gdybyśmy tak postawili sobie pytanie, mówiące o tym, że jedynym kluczem wszystkiego są pieniądze, to moglibyśmy po takim stwierdzeniu powiedzieć, jeżeli nie będzie więcej pieniędzy, nic nie zrobimy. A truizmem jest powiedzenie, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Myślę, że nie ma nikogo na sali, kto powiedział, że potrzebuje mniej pieniędzy albo tyle samo, co ma. Tak samo jak w naszych gospodarstwach domowych, żebyśmy zrealizowali nasze cele, które są bardzo mocno rozbudowane, powinniśmy dużo więcej zarabiać i mieć majątki dużo większe niż są nasze. Natomiast żyjemy w pewnej perspektywie państwa, państwa, które ma inne priorytety, państwo, które wydaje na bardzo hojnie na nasze świadczenia socjalne, czego ja jako polityk społeczny nie powiem o tym, że to jest głupie, powiem o tym, że pewnie trzeba wydać na systemy socjalne. Natomiast mogę również powiedzieć to, że na naukę wydaje się za mało. Natomiast to nie oznacza też, że nie powinniśmy spróbować podejmować intelektualnych dyskusji, co można zrobić w oparciu o to, co mamy, plus tego, co jest realne w przyszłości. My zaproponowaliśmy pewien system mówiący o tym, co można byłoby zrobić, żeby nie tylko i wyłącznie w tych ramach, które mamy, ale również w tych ramach, które gdzieś tam przez parę lat następnych pewnie będą w jakiś sposób wypracowywane. Ustawa, jeżeli zostanie w ogóle przyjęta, a miejmy nadzieję, ja jestem osobą, która mówi o tym, miejmy nadzieję, że tak, to ona i tak będzie dostosowywała, będziemy się dostosowywać do niej przez co najmniej kilka lat. Kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest prorektorem w Wiedniu, który ma 97 tysięcy studentów, zapytałem, mówiłem, wiesz, mamy taką fajną teraz dyskusję, reformę. On powiedział, wiesz co, my też mieliśmy ostatnio reformę. A kiedy? W 89, bo właśnie się do niej dostosowujemy. A więc jakby nieco, to u nas to też będzie proces bardzo długi i na pewno trochę będzie więcej pieniędzy, trochę będzie mniej, ale my musimy w pewien sposób dokonywać kroków, które będą szły w dobrym kierunku. My zaproponowaliśmy te rozwiązania, starając się pokazać, jak to z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego wygląda. Otóż moim zdaniem kluczowe jest to, żebyśmy nie przyjęli dla wszystkich uniwersytetów takich samych kryteriów. Bo w tym przypadku to jest dyskusja prowadząca nas donikąd. Musimy patrzeć, czy w ramach tych środków, które mamy, robimy postępy, które są postępami nas zadowalającymi. Gdybym ja dzisiaj miał więcej pieniędzy, gdyby przyszedł do mnie minister finansów i powiedział, mam dla ciebie, dla uniwersytetu, 5 miliardów złotych na najbliższy rok. Jak te pieniądze chcesz wydać? Jaki chcesz mieć value edit od tych pieniędzy? Tak? Co ma być się zdać za 5 czy 10 lat? To muszę powiedzieć, że miałbym gigantyczny problem, żeby powiedzieć. Nie przyjdzie. Ale załóżmy, że przyjdzie. Mówiłem pewnej intelektualnej dyskusji. Miałbym gigantyczny problem. Ja wiem, co zrobić ze 100 milionami, może z 200 milionami. Wiem. Mogę je sensownie wydać, prawdopodobnie. Ale gdybym powiedział, że masz 5 miliardów, to nie wiem, co miałbym z nimi zrobić. Ale nie przyjdzie, a więc zastanówmy się nad tym budżecie, powiedzmy 100 czy 200 milionów, prawda? I dlatego, jeżeli patrzymy sobie na to, co możemy zrobić, to mogę powiedzieć, jeżeli taka byłaby realna sytuacja, to mogę powiedzieć, że zrobię dokładnie takimi wskaźnikami, jak się posuwam. Mogę mieć na przykład 10 grantów ERC więcej w najbliższe 2 czy 3 lata. Bo mam zbudowany system. Ten system by działał dużo lepiej, gdy miał więcej pieniędzy, zainwestując w niektórych ludzi, wysyłając na lepsze uniwersytety, na lepsze staże, pracując z nimi po to, żeby oni mogli o te granty się ERC ubiegać. Mogę Państwu powiedzieć, właśnie 15 minut temu dostałem SMS-a, embargo zostało zdjęte, Uniwersytet Warszawski zdobył kolejny grant ERC Consolidator. Jako jedyni zdobyliśmy, znaczy pokazuje to, że jednak cały czas ten proces... Gratulujemy. I co najważniejsze, bez dodatkowych pieniędzy. Tak, dobrze, no to jest, że ministra nie ma, bo był słyszał, że to się da bez pieniędzy. To jest 1,5 miliona, nie, to jest 1,5 miliona euro, to się nie da bez pieniędzy, po prostu realizujemy to w naszym własnym budżecie, tak? Znaczy staramy się tych osób w jakiś sposób nagradzać i dlatego mamy jakieś niewielkie sukcesy, ale przecież 14 czy 15 grantów ERC na Uniwersytecie Warszawskim to jest nic. To jest nadal nic. Z punktu widzenia potencjału Polski to jest nic. 30 parę grantów na całą Polskę to jest nic.
I teraz, jeżeli byśmy dosypali tych pieniędzy, tak byśmy dosypali tych pieniędzy, to wtedy ja mogę powiedzieć ministrowi, mogę zawrzeć z nim taki układ w pewien sposób. Ja będę miał ich 10 więcej w najbliższych 4-5 latach. Ale jak mi dosypiesz pieniędzy, powiedz mi, ile masz pieniędzy, to powiem ci, co ja mogę zrobić. I taki sposób zaproponowaliśmy. Ponieważ zaproponowaliśmy tylko i wyłącznie, proszę zwrócić uwagę, pewne dochodzenia do wskaźników. Na przykład to, żebym ja mógł zadeklarować w oparciu o te, no, o których pan profesor powiedział, pewne zasady, którymi jest, co ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi w ramach tego, co jest nowa ustawa i pewne z moimi, moją taką prostą analizą SWOT na uniwersytecie. Co mogę lub co nie mogę. I wtedy, jeżeli będę wiedział, ile tych pieniędzy jest, wiedząc, jakie mam system zbudowane, to wtedy mogę powiedzieć, że na przykład w najbliższych 4 latach mogę podpisać taki układ z ministerstwem, że w najbliższe 4 lata zdobędę 5 grantów ERC więcej. Tak? No jeżeli ministerstwo powie, dam ci w takim razie więcej pieniędzy, to mogę powiedzieć, może 10. Ale nie umiem tego powiedzieć. Chodzi o to, żeby pokazać pewnego rodzaju progres. I teraz w moim przypadku to ja bym powiedział, chciałbym z ministerstwem rozmawiać na temat inicjatywy doskonałości. Ja się nie przyzwyczaiłem słowo uniwersytet badawczy, naprawdę. Natomiast mówiąc o tym, robmy lepszą naukę w ramach budżetów, które mamy, to dla mnie na przykład właśnie są te granty ERC, bo tu jakoś żeśmy się wyspecjalizowali. Ale uważam, że poszczególne uniwersytety, różnimy się od siebie, mogą również pokazać, jaki one progres zrobią. Tak? I umówić się z ministerstwem na to, co chcą zrobić, jakie są efekty, ile ministerstwo ma dla nich pieniędzy, żeby to zrealizować. A więc moim zdaniem to, jeżeli byśmy dzisiaj powiedzieli, że mamy tych 21 bodajże uniwersytetów klasycznych, powiedzmy, tak, zamknijmy się tylko w tym naszym gronie, plus politechniki, plus oczywiście inne uczelnie, to każda z nich moim zdaniem byłoby fajnie, gdyby przygotowała taki swój program mówiący o tym, poprawię, zwiększę liczbę grantów NCN-u, zaproszę więcej visiting profesorów, zrobię to i to, ale potrzebuję na to tyle i tyle pieniędzy. Jeżeli macie dla mnie mniej pieniędzy, to ja mniejszy zrobię progres. Bo oczywiście pieniądze są tutaj powiązane. Ponieważ to my się tylko i wyłącznie możemy powiedzieć, jaka ta strategia. Ministerstwo tej strategii nam nie uchwali, bo nie zna nas wewnętrznie. To my możemy do nich wyjść z pewnego rodzaju ofertą i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Ja się absolutnie zgadzam, że w tych ramach budżetu ten progres, który robimy, on nie będzie dużo większy. Nie zrobimy tego progresu. Znaczy ja, żebym nie wiem, co teraz miał zrobić, to patrząc na to, jeżeli słyszę też przedstawicieli ministerstwa, Uniwersytet Warszawski awansował o 100 miejsc w rankingu szanghajskim w ostatnim roku, tak? I mówi, jak tak będzie dalej szło, to za rok będzie jeszcze o 100 więcej. Nie będzie, ponieważ wyssaliśmy tą cytrynę do końca. My już nie awansujemy dalej w rankingu szanghajskim, w żadnym wypadku, jeżeli nie będziemy mieli więcej pieniędzy. Jeżeli będziemy mieli więcej pieniędzy przy tej strategii długofalowej, może za 5 lat nam się uda. Mamy potencjał do tego. Tak? Też pewnie mówienie o tym, że Uniwersytet Pan, który miałby powstać, natychmiast skoczy w Szanghaju, no way, nie ma takiej możliwości. Dopiero za ileś lat jest to możliwe, bo tak mówi metodologia rankingu szanghajskiego. Nie tylko o to, ale to są rankingi DET, QSA i tak dalej, te rankingi, które są istotne. A więc kończąc już jakby tą moją wypowiedź, to co myśmy zaproponowali, to zaproponowaliśmy pewne obszary, w których każdy z uniwersytetów mógłby zaproponować postęp, progres, który chce dokonać i umówić się z ministerstwem, ile ministerstwo ma do pieniędzy. Bo to muszą być dwa. My to, co możemy pokazać, to możemy realny progres odnieść w poszczególnych dziedzinach i ministerstwo, ile ma na to pieniędzy. I tu się musimy gdzieś spotkać. Powiem więcej. Im więcej pieniędzy będzie w systemie na tego typu inicjatywy, tym mogą być bardziej ambitne programy. Jeżeli będzie mniej pieniędzy, to ja się nie podpiszę pod taką strategią, która będzie zakładała bardzo dalekie efekty, prawda? Ale ja będę wiedział, że w tym budżecie ja tego nie zrealizuję. Po prostu tego nie zrobię, bo bym popełnił samobójstwo. A więc ja najpierw muszę trochę wiedzieć, ile jest pieniędzy i w tych obszarach zaproponować strategię dochodzenia do tej doskonałości. Inaczej tego się po prostu nie da zrobić. Jasne. No więc jeżeli można, to optymizm pański jest bardzo ograniczony, panie profesorze, z tego przynajmniej wynika, bo próbował pan odpowiedzieć na pytanie, jak w obecnych warunkach jest w stanie, czy w ogóle jest możliwość w Polsce wykreowania uniwersytetów badawczych, jakby ich nie rozumieć, no przez jakieś uśrednienie kryteriów, z którymi się spotykamy na świecie. Sprowadził pan to do negocjacji z ministerstwem. Próbowałem na wstępie pokazać, że ministerstwo na pewno nie będzie dużych pieniędzy z panem negocjować. Dlatego mogę tylko i wyłącznie pokazać ten progres, w którym się mieszczę w tym budżecie, którym jest. Jeżeli dzisiaj powiedzmy, załóżmy, że Uniwersytet Warszawski dostaje inicjatywę doskonałości. To rozumiem, że w moim przypadku to jest 60 milionów. Czyli ja napiszę strategię na 60 milionów, a nie na 200. Natomiast oczywiście mogę powiedzieć następującą rzecz. Mi się bardzo podoba pomysł, nie wiem jak jest też Państwa zdanie na ten temat. Złotówka za złotówkę.
Ono moim zdaniem jest sensownym pomysłem, tak? Bo w tym momencie może pokazać, zdobywam pieniądze z zewnątrz, to mi ministerstwo dokłada, tak? Ponieważ ja uważam, że rzeczywiście ten zewnętrzny proces jest. Ja sobie wyobrażam następującą rzecz. Jeżeli dzisiaj profesor Sankowski przynosi na uniwersytet 1,5 miliona euro, bo tyle jest ten grant ERC, to ja bym sobie wyobrażał, że może dobrze bym dostał takie koszty pośrednie w wysokości, no dobra, nie 100%, ale 50% tej wartości, żeby budować dalej potencjał uniwersytetu. Bo ja pokazałem, że jestem w stanie to zrobić. Każdy z nas mógłby to samo zrobić. Koszty pośrednie, które mamy w NCN-ie na te badania są żenująco niskie. One powinny być na poziomie 60%, żebyśmy my mogli rozbudowywać cały system ten, który mamy. Czyli nawet nie chodzi też do końca już jakby o sumę, tylko również chodzi o co na te pieniądze mogą być przeznaczone i jak powinny być zbudowane. I tu oczywiście pewne minimum na badania statutowe też jest konieczne podniesienie, ale na przykład gdybym ja dzisiaj zastanawiał się nad pieniędzmi, skąd to mają przyjść, to pewnie bym był za konkurencją, ale nie konkurencją taką, w której wszyscy mają tę samą pozycję. Ponieważ jesteśmy z różnej pozycji i trzeba to absolutnie brać pod uwagę, dlatego też jakieś ruchy NCN-u, tutaj NCIBR-u, żeby trochę tą spójność regionalną utrzymać, moim zdaniem są jak najbardziej sensowne. Też powiem jeszcze ostatnie zdanie. Jeżeli mamy do czynienia w Unii Europejskiej z zasadą funduszy strukturalnych, z zasadą spójnościową, ale w nauce jej nie ma, prawda, to pytanie jest o to, czy my nie powinniśmy w pewien okres teraz, jeżeli chcemy budować uniwersytety w większym stopniu oparte na wynikach badań, nie wprowadzić jednak elementu spójnościowego, tak? Przed tym wystawieniem się już na konkurencję całkowicie między poszczególnymi uniwersytetami, czy nie powinniśmy też przewidzieć jakiegoś programu takiego strukturalnego, tak? Który by zapewnił jednak większą możliwość jakby wprowadzenia w następnym kroku pełnej konkurencji. Bo dzisiaj ja sobie zdaję z tego sprawę, że mamy w NCN startują zespoły badawcze z uniwersytetu i z mniejszych uniwersytetów i nas to w pewien sposób uprzywilejowuje, po prostu. Nas to w pewien sposób przywilejowuje. Byłbym za tym, żeby pomyśleć o tym, w jaki sposób te granty powinny być dużo bardziej spójnościowo rozwijane, bo wiem o tym, że jak ktoś dostanie pierwszy grant, to zaczyna to fajnie działać. Jasne, tak? Ale i ten element taki kuli śnieżnej nie występuje. I powiem jeszcze ostatnie zdanie, obiecuję. Uniwersytet badawczy to znaczy kompletnie inny model finansowania. Tak? To nie jest 47 tysięcy studentów na Uniwersytecie Warszawskim, tylko 15 tysięcy studentów. Całkowicie inny system i system kształcenia, o którym też pisaliśmy w naszym stanowisku, od czego to jest uzależnione. Przy 47 tysiącach studentów, przy tym budżecie i tak ustawionym całym mechanizmie funkcjonowania uniwersytetu, typowego, już nie mówiąc o Stanfordzie, ale takiego uniwersytetu, który możemy powiedzieć jest Research Intensive University, będzie nam niezmiernie trudno zbudować. Pewnie jest to niemożliwe. Jasne. Dobrze, że tego studenci nie słuchają dzisiejsi, ale jeżeli można, chciałem powiedzieć, że już jakby dołączając się do tego, o czym pan mówił, charakterystyczną cechą tej ustawy, czy tych rozwiązań legislacyjnych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, jest to, że one nie ruszają zupełnie sfery zarządzania badaniami i finansowania badań w Polsce. W ogóle tego obszaru ustawy nie dotykają. Teraz jak chciałem, żeby powiało jednak optymizmem w czasie naszego panelu i stąd chciałem prosić pana profesora Jana Palmowskiego, który opowie nam o swoich doświadczeniach jako sekretarza generalnego takiego elitarnego stowarzyszenia uniwersytetów, w których na pewno dzieje się wiele dobrych rzeczy i bardzo prosimy o wystąpienie. Panie profesorze. Okay, so if I may respond in English. If I may respond in English. So first of all, before I say anything else, I'd just like to, as an international guest, thank most warmly our interpreters who are doing such a fantastic job, without whom I would be absolutely lost. So thank you very much. secondly, if I may continue on a pessimistic note, because I would like to add to your comments. In my capacity, for 3 years, I was a member of the strategy commission of the German Council for Science and Research, the Wissenschaftsrat, that evaluated the Excellence Initiative in Germany. And just with that experience in mind, I would just like to highlight a few things that seem to me absolutely central and that were also in Farim's talks when one takes these experiences together, and they very much echo what you've been saying. I think it is invidious to create such an initiative without extra funding. It would be divisive for the sector, and it would also take money away from students. And just as you know, we are universities, and we are there for the creation of knowledge. And I think therefore, you cannot really be an excellence initiative without also really thinking about the
new knowledge created by and with students. Thirdly, I think it's really important that that these initiatives are truly and fundamentally international, and that means that the academic evaluation criteria must be truly international and independent, and that can lead to some really tough outcomes. We've heard this for the case of France. You've had some very, very tough choices made in Germany, and they've been politically really difficult in some occasions. So in the very first round, in the first year, only three universities made it through, and then also geographically there have been some imbalances. So there's courage involved, and it does lead to some surprising outcomes. Furthermore, there needs to be dynamism in these competitions, so that to allow institutions that haven't been successful to catch up and to create to pursue their own creativity in this process. But finally, what I would want to say, and that does lead me to the research networks, is that we've heard this for the case of France, but also in the case of Germany, these initiatives have led to a much greater engagement with EU funding and with international strategy. In Germany, ERC competitions and also Marie Curie Sklodowska Curie actions have been taken as evidence for international excellence. And I think this is really important because we've heard about international ratings and international rankings, and of course that's a big theme of this conference. But if we only allow international rankings to define excellence, I think we're really not doing our job. I think we really need to resist this. We cannot allow, you know, they are important, but we cannot allow some very private companies who are doing this for profit to really determine research policy. And I think we really must resist this. So we need to think about other criteria, and one really important reason why international excellence and EU funding and engagement with the European Union go together is that research, and here we go back to citations, is because research funded by the EU has a field-weighted citation index of 2.44 versus 1 on the worldwide average. So in other words, engagement with any type of EU-funded research really will help your international visibility. But also mobility is absolutely crucial. So mobility increases field-weighted citations by 47% of your researchers. So, and of course, we are very lucky in having these instruments. And I do not deny in any way the difficulties, of course, that are more pronounced in some countries than in others of engaging with it. But I still think it's important. And those two things need to go hand in hand. So I do understand the minister would like research publications and publications to be much more concentrated on quality, but I totally get that. But at the same time, the European Union now is really pushing towards open science and towards open access, and we need to bear those two trends in mind. And I think it's important that those aren't mutually exclusive in the way the policy are made. Now, when it comes to creating networks, and I won't go through my entire presentation here because we're doing this more here, and I think that's better. So let me just raise a couple of points. So we were created last year as a network of 19 research-intensive universities. Jagiellonian University is one of our founding members. And our concern was very much that there's so much at stake now for European in European Union funding, and there are still significant problems, including the capacity gap between universities high and low performing countries. And for the European research system and for the sustainability of the EU funded research system, this is a significant problem that affects us all, European universities, wherever they are. And to engage with these kinds of issues, we felt it was important to be in Brussels. But we also realized very quickly, and we kind of knew that anyway when we went there last year, that to be effective in making the case to the European Union, to the Commission, we did need to know what we were talking about. And that meant a very, very high level engagement with each other. And it also meant that we would have to allow ourselves to be changed through the process. So in discussing things like open science and discussing things like where can we get new ideas for instance, reducing the capacity gap in Europe, we realize ideas of our own that really are changing us. And it's a slow process, and we've only been in this game for 1.5 years, but you can already see the effects. But engaging with the EU isn't just the only reason why I think we are a network and why we've come to collaborate very closely.
We are also communities of best practice. So the great thing is you are in a non-competitive space, and so your research support officers can meet and exchange best practice. Your communications officers can meet and exchange best practice. And so we learn a lot from each other. And I think all of our universities, wherever they are, probably recognize that they don't actually know a huge amount about each other and about the difficulties and challenges they face. And engaging with each other, they learn a lot about themselves. And the final thing I would say is that the big benefits of being in a network for us is not just about the network itself, but also about the bilateral relationships that we are beginning to form, and some of us at breakneck speed. So one of our members, their research leadership has just changed, and over the next 2 years, they are visiting with their deans and the new rectorate. They're visiting four of our member universities to really find out what's happening. Jager Union is now hosting delegations from deans and rectorates from some of our other universities, and while on a day-to-day level, maybe sometimes colleagues might think, "Oh my goodness, another delegation." This is really critical for universities that haven't really engaged with each other that much before, and I think there's a real willingness to actually now think through membership and these networks and this particular network as the core of their new European strategy. Yeah. Thank you very much. I jeżeli można, to wracam do spraw badawczych uniwersytetów i jednak mimo wszystko, czy znajdziemy jakieś pozytywne i optymistyczne fragmenty, które pozwolą nam z optymizmem patrzeć na to, że te uniwersytety mogą się jednak w Polsce pojawić, bo prosimy tym razem pana profesora Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego panelu i tutaj pan profesor dobrze trafił, bo jestem niepoprawnym optymistą, w związku z tym zawsze zobaczymy, jak optymistycznie daleko pan podchodzę się posunie, zobaczymy. Do tego tematu. Znaczy problem jest przede wszystkim taki, musimy sobie odpowiedzieć, czy my mamy inne wyjście, żeby nie tworzyć tych uniwersytetów badawczych, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego finansowania. I odpowiedź jest taka, że nie mamy innego wyjścia. To jest jedyna nasza droga w tej chwili. Kwestia jest, jak my tą drogą będziemy w tej chwili podążali, korzystając z tych funduszy, które mamy. Jeżeli te fundusze są niewystarczające, to akurat z najwyższej półki pan profesor rozpoczął, bo od Uniwersytetu Warszawskiego, który jest liderem w kraju, w związku z tym tutaj na równi z Uniwersytetem Jagiellońskim, w związku z tym te problemy troszeczkę inaczej wyglądają z punktu widzenia takiej uczelni niż z poziomu uczelni, typowej uczelni technicznej. Przede wszystkim uniwersytet badawczy to jest zmiana mentalności ludzi. I od tego musimy zacząć. To nie jest tak, że my pewne wskaźniki uzyskamy, napompujemy te wskaźniki i dobrze wypadniemy w rankingu i dostaniemy przymiotnik uniwersytet badawczy. Bo jeżeli tak to ma wyglądać, to w ogóle szkoda czasu na takie działania, bo ktoś zmieni te wskaźniki i znowu ten uniwersytet przestanie być badawczy. Musimy przede wszystkim zbudować takie poczucie wspólnoty, wysoką świadomość członków społeczności akademickiej, tak żeby oni rozumieli, że prowadzenie badań naukowych i realizacja swoich pasji to jest jedyna droga do rozwoju. I wtedy niezależnie od kryteriów, które my będziemy stosowali, to taki uniwersytet będziemy w sposób naturalny budowali. Mój optymizm, ja obserwowałem, jak pracuje się na uniwersytecie, który w tej chwili jest uniwersytetem badawczym. Spędziłem pół roku w latach 90. na DTU Lyngby w Danii. Bardzo dobry uniwersytet badawczy w tej chwili. Przyjechałem z naszego środowiska naukowego, lat 90., zupełnie inaczej to jeszcze wtedy wyglądało. No i to był zupełnie inny świat dla mnie. Ludzie zupełnie inaczej podchodzili do prowadzenia badań naukowych, do realizacji swoich celów. Pamiętam, była taka sytuacja, że akurat spotkałem się z kierownikiem, dyrektorem departamentu, bo tam uniwersytet jest podzielony na departamenty, nie ma typowych wydziałów, a byliśmy świeżo po wyborach dziekana wydziału u siebie, więc niezwykle burzliwy okres. Wiele się w tym czasie dzieje, Państwo wiecie, jak to wygląda w naszych uczelniach.
i rozmawialiśmy na temat systemu i kształcenia wyboru władz i organizacji uczelni i pytam go, jak u nich wybierają. Oni mówią, no rzeczywiście to jest duży problem, żeby wybrać tego dyrektora. Mówi, bo nikt nie chce być tym dyrektorem. Mówi, to jest oderwanie od badań. On nie ma, ja mówię, no ale dlaczego? On mówi, no to jest oderwanie od badań, od kontaktu z przemysłem. Mówi, w związku z tym my siadamy w grupie profesorów i wyznaczamy. Ty będziesz teraz dyrektorem, ale on mówi, dobrze, ale tylko na jedną kadencję, później ty będziesz, dobra, w porządku. I w ten sposób to funkcjonowało. Zupełnie inny cel był, to znaczy ich głównym celem było prowadzenie badań. To była wtedy w latach 90. uczelnia, gdzie przyjeżdżali profesorowie ze Stanów na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc z całej Europy, po to tylko, żeby spotkać się z kolegami, omówić pewne zagadnienia badawcze, przeprowadzić obliczenia, napisać artykuł, pójść na dobrą kolację, napić się wina, piwa i ta wymiana trwa. W związku z tym ta mobilność, wymiana myśli, to jest to, co my możemy zrobić. Kolejna sprawa to są studenci, to o czym pan profesor Duszczyk wspominał. Ogromne rzesze studentów na naszych uczelniach. Ja spojrzałem na stronę Uniwersytetu w Lingbi teraz po tych 20 kilku latach. Jest to uniwersytet, który jest pomiędzy 151 a 200 miejscem w ARWU. Lokowany 10-11 w regionie Skandynawii, 58-82 w Europie. Blisko 6 tysięcy pracowników, z tego 2100 to są pracownicy uniwersytetu, tacy zatrudnieni, to jest oznaczone jako VIP, to są researchers and educators. 2560 to jest wsparcie uniwersytetu, to jest administracja i 1217 PhD fellows. Dochody tego uniwersytetu nie są takie gigantyczne, to jest 700 milionów euro. Nam to w przeliczeniu wychodzi tam ponad 2,8 miliarda, ale trzeba zobaczyć, że to jest Dania. To jest jeden z najdroższych krajów, prawda, bo Skandynawia generalnie jest droższa. Prowadzą kształcenie i na profilu ogólnoakademickim, i na profilu praktycznym, ale na profilu praktycznym to jest najwyższa półka firm zaawansowanych technologii, to są centra rozwoju technologii, to są centra badawcze. I poprzez kształcenie takich studentów oni rozwijają się również naukowo. Druga uczelnia badawcza, którą spojrzałem, to jest Politechnika w Turynie. To jest uczelnia, z którą my mamy podpisaną umowę. Również o współpracy jest to Uniwersytet Badawczy. Tu jeszcze tylko chciałem dodać, że na Uniwersytecie w Lingbi liczba kierunków studiów to jest 17 kierunków na poziomie pierwszym, 18 na poziomie pierwszym naukowym, bo 17 jest praktyczne, 18 to są ogólnoakademickie i 28 na poziomie master, 20 PhD. W związku z tym ta liczba, biorąc pod uwagę, że oni mają 11 tysięcy studentów, to jest nieduża liczba, no ale ktoś powie 11 tysięcy, to mała jest. I pewno nie spodziewali się tego, że na dyskusji na temat uniwersytetów badawczych w Polsce będziemy aż tyle o nich mówić. Tak. Ale to jest przykład, bo kolejna to jest Politechnika w Turynie, 30 tysięcy studentów, 20 programów na poziomie bachelor i 30 na poziomie master. To jest ten system kształcenia. Mniej programów kształcenia, bardziej elastyczne ścieżki, możliwość indywidualizacji kształcenia, tak żeby przyciągnąć najlepszych studentów, bo ci najlepsi studenci zostają później badaczami, to są ci najbardziej kreatywni, którzy tworzą kadrę naukową. W związku z tym wydaje mi się, że nawet przy tej naszej mizerii oczywiście jest pewna zaporowa pozycja w ARWU, do której dojdziemy i bez dodatkowych środków my nie będziemy w stanie tej pozycji przeskoczyć. Natomiast jeżeli nam się uda przede wszystkim zmienić mentalność kadry akademickiej, żeby kadra akademicka myślała o tym, żeby robić dobre badania i dobre publikacje,
i nie zastanawiać się, czy w kolejnym rankingu lepiej będzie zrobić taką publikację czy inną, a będzie się skupiała na tym, żeby ta publikacja była w czasopismach z głównego nurtu i najwyżej punktowanych, bo ona będzie, bo pracownik będzie wiedział, że będzie tylko 6 publikacji czy 4 miał w ocenie, w związku z tym nie ma znaczenia, czy on ich 50 zrobi czy 60, ale najważniejsze, że zrobił kilka, ale bardzo dobrych, takie, które będą rozwijały naukę, czy będą wprowadzały nowe wartości, wtedy zaczniemy działać. Dziękuję bardzo. To znaczy, gdybym tak naprawdę chciał się dowiedzieć, co zrobić, to musiałbym prosić pana, ja myślę, że programy... pana rektora o to, żeby rozszyfrował słowo płynąć na mentalność. Jak tą mentalność zmienić, bo to rozumiem było słowem kluczem, który jak to zrobić w warunkach naszych polskich, jak zmienić w tak zdecydowany sposób mentalność naszych pracowników. Znaczy, jeżeli można króciutko, bo tak, chciałbym jeszcze... Dobrze. Najprostsze dwie sprawy, które mogą pomóc nam w tym wszystkim, to jest zmiana dwóch rozporządzeń. To jest pierwsze rozporządzenie o dyscyplinach naukowych, żebyśmy tych dyscyplin mieli mniej i najlepiej, jak one były zgodne z OECD. Dobrze, że nie ma ministra. Ja wiem, ale posłuchajcie państwo. Że kolejne rozporządzenie może Ale posłuchajcie państwo, bo jeżeli my mówimy o międzynarodowym i chcemy, żeby przyjeżdżali do nas studenci, doktoranci z zagranicy, żeby u nas robili doktoraty i oni z tymi doktoratami mają wrócić na swoje uczelnie, no to im też będzie zależało na tym, żeby ich dyscyplina była rozpoznawalna u nich na uczelni, prawda? Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo ważna, i to wszystko może się wydarzyć do połowy przyszłego roku, to jest rozporządzenie o ewaluacji jednostek naukowych bądź ocenie parametrycznej, nie wiem jaki model zostanie przyjęty. Jeżeli te dwie będziemy mieli, to uczelnie same zaczną dostosowywać się strukturalnie do tego, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Jeżeli na przykład będzie uczelnia oceniana w danych dyscyplinach naukowych na poziomie uczelni, wtedy te zespoły zaczną się jednoczyć. Jest, można cały cykl działań projakościowych wprowadzić nawet w tych skromnych środkach, które my mamy. To o czym mówił pan profesor Duszczyk tutaj, prawda? Stymulowanie składania grantów, system nagród dodatkowych, dodatków specjalnych za przygotowywanie takich nagród, nagradzanie za wysoko punktowane publikacje, granty i tak dalej. Jasne, dziękuję. Tu inwencja jest bardzo duża. Dziękuję bardzo i teraz może poprosimy przedstawiciela uczelni ekonomicznej, pana profesora, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do panelu i możliwość podzielenia się z perspektywy takiej uczelni ekonomicznej, ale również z perspektywy mojego doświadczenia i naukowego i takiego zawodowego. Zajmuję się zarządzaniem, w szczególności zarządzaniem kapitałem ludzkim. Oczywiście powinien odpowiedzieć panu przewodniczącemu, panu profesorowi na temat pieniędzy, prawda? Chociaż nie przygotowałem się do tego. Powiem, pieniądze są ważne, ale wiemy, że one są i będą ograniczone, jakbyśmy na nie nie patrzyli. I w ramach... Że ich nie ma. Ustaliliśmy, że ich nie ma, więc stąd... Mniejsze lub większe. W ramach tego ograniczenia musimy działać, więc moja wypowiedź będzie się składała z następujących elementów. Chciałem podnieść trzy aspekty, które uważam za ważne w kształtowaniu, w rozwijaniu uczelni badawczych. Następnie jeden dylemat, który widzę na tym etapie, i pozwolić sobie zarekomendować jedną praktykę, takie rozwiązanie, które zresztą dzisiaj się już tu przewinęło w wystąpieniach wcześniejszych. Te trzy aspekty bardzo ważne w każdej zmieniającej się organizacji, za którą też możemy uznać uniwersytet, jest po pierwsze wymiar strategiczny, strukturalny i kulturowy. I teraz jeśli mówimy o wymiarze strategicznym, to naprawdę stawiamy pytanie, słowo nie jest najlepszy, model biznesowy, oczywiście z całą specyfiką uczelni, prawda? Jaki on ma być? Na dzień dzisiejszy możemy przeczytać, że chodzi w tym excellence, prawda? Ja się zgadzam, że słowo doskonałość nie jest najlepsze, no ale tak się, są kłopoty z tłumaczeniem, prawda? Że w tym excellence chodzi o wysoką jakość badań naukowych i kształcenia, prawda? I co do tego jest zgoda. Natomiast brakuje pewnych elementów takiej, nazwijmy to, architektury całego tego modelu strategicznego. Ja się tu zgadzam w pełni z wcześniejszą wypowiedzią pana profesora Duszczyka, że to powinno być zróżnicowane, prawda, żeby nie było jednej miary, no bo inaczej no to będzie nieporównywalne i metodologicznie ułomnie. Jeśli chodzi o kwestię strukturalną, to ograniczę się do takiego komentarza. Wydaje się, że trend jest jednoznaczny, tak było też w innych organizacjach biznesowych. Od hierarchii w kierunku sieci, w kierunku
procesowości, ale to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, dlatego że jak tu siedzimy, mamy doskonałe doświadczenie, jak to jest z tą hierarchią w uczelni. Ale nie ma wątpliwości, też wcześniej wypowiedź tutaj, sieci kreują dzisiaj naukę, żeby mieć publikacje, cytowania trzeba zaistnieć, trzeba mieć mobilność, trzeba być aktywnym w sieciach, ale te sieci zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzna organizacja. I widzę dzisiaj również, że te struktury hierarchiczne, nie tyle, że one są w regulaminie czy w zarządzeniu, bo to jest pół biedy, to można jakoś zrobić, dogadać, one są w głowach ludzi. I dzisiaj ja mam na przykład taką obserwację, wiele osób robi habilitację i o czym myśli? Myśli o tym, żeby jak najszybciej zostać kierownikiem zakładu czy stworzyć sobie katedrę. A ja mówię, bo taki wymóg. A ja bym nawet jakieś drobne pieniądze dał, żeby ktoś poszedł w kierunku zespołu badawczego, złożenia grantu i tak dalej. Ale to może nie uogólniam, tak dzielę się takim doświadczeniem. Czyli myślimy w kategoriach hierarchii i to jest pewien problem. I trzeci element kulturowy, no tu była też kwestia mentalności. No to jest długi proces, wiemy o tym, ale bardzo ważna sprawa w każdej zmianie, to jest kształtowanie norm, wartości, prawda, postaw, zachowań. Też była wypowiedź, i zgadzam się w zupełności, że trzeba kreować takie twórcze środowisko pracy, czyli kształtować postawy, zachowania. To jest proces długotrwały. To nie jest tak, jak w niektórych poradnikach piszą, że w ciągu jednej godziny czy krótkiego czasu zmieni się kulturę, ale trzeba w tym kierunku iść i tu mamy pewne narzędzia. Dylemat, jaki widzę, to jest jakby druga część mojej wypowiedzi, każda kolejna jest krótsza. Dylemat, jaki widzę, to nazywam to takie wyzwanie w zasadzie, czy w tych naszych dążeniach, poszukiwaniu ścieżki dochodzenia do modelu uczelni badawczej, to jest proces wyłaniania się, tak, ze strategią, prawda? I on będzie tym procesem. Ciągle coś się będzie nam zmieniało z różnych powodów, na zewnątrz, wewnątrz. Ale widzę tu dylemat, który bym nazwał między imitacją a innowacją. Słyszymy o różnych wzorcach, modelach i zgadzamy się, że nie można ich dosłownie przenosić, jest dość oczywiste, prawda, z innego kontekstu. Ale czasami jest taka chęć, ponieważ to działa. Najczęściej patrzymy dziś na model anglosaski, widzieliśmy to też w prezentacji pana profesora, który mówił o francuskich doświadczeniach, no to rozważmy jak u nas. I to jest właśnie tyle, ile imitacji, a ile czy stać nas również na tą innowacyjność. Przecież mamy ogromny potencjał, ogromny dorobek. A praktyka, ja się cieszę, bo też tu zostało powiedziane, my potrzebujemy kreować liderów zmian, którą nazywamy tą zmianę w kierunku Uniwersytetu Badawczego. I tu potrzebujemy talentów, prawda? Akurat sporo badań na ten temat robiłem i to się sprawdza też w praktyce, w biznesie. Potrzebujemy takich szytych na miarę, czy jak dzisiaj niepoprawnie się mówi, dedykowanych programów zarządzania talentami w naszych uczelniach. Przy uwzględnieniu ich specyfiki, a więc kwestia identyfikowania, przyciągania tych ludzi wewnętrznie, zewnętrznie, mobilności, prawda? Dalej pozyskiwania, rozwijania i wtedy myślę, że to jest pewien taki kierunek działania. Czy damy sobie z tym radę? Myślę, że pewnie tak, ale byłoby dobrze, gdyby można było rozwinąć coś w rodzaju takiego doradztwa strategicznego. Ja nie wiem, żeby narzucać coś, ale być może, żeby znowu nie każda uczelnia szukała wsparcia w innej firmie, żeby może zrobić konkurs, wygenerować dwie, trzy takie sprawdzone firmy z rekomendacjami, które mogą nam doradzać, jak właśnie wszystkie te elementy razem z sobą wiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy serię wypowiedzi panelistów. Pewno, jeżeli organizatorzy nas nie przepędzą, to jeszcze 5 minut, tak, dano nam na to, aby ten... Czy ktoś z Państwa chciał panelistom zadać pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę o mikrofon. Jeden podtytuł tej naszej dyskusji to było jak tworzyć te uniwersytety. Niestety nie dowiedziałem się, co o tym sądzą paneliści. Prosiliśmy o pytania. Bo są dwa sposoby. Oczywiście przekształcić te uniwersytety, przynajmniej najlepsze, albo tworzyć nowe. I wiele krajów w tej chwili, szczególnie ze wschodu, tworzy nowe uniwersytety, które stricte są badawcze. W tą stronę idzie między innymi koncepcja Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk. Ale ja mam pytanie oczywiście. Ja zadam to pytanie do pana prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jak pan uważa, ile
jaki jest horyzont czasu, który byłby potrzebny do przekształcenia Uniwersytetu Warszawskiego w stricte prawdziwy uniwersytet badawczy i jakie środki finansowe by pan potrzebował, aby to zrealizować? Ja wiem, ale panie profesorze, musiałby pan zdefiniować, co pan rozumie przez uniwersytet badawczy. Bo to ja myślałem, że panowie wiedzą. Dyskusja, nie. Powiedział pan, że niewiele się pan dowiedział, więc w związku z tym... Niewiele się dowiedziałem, jak go stworzyć. Aha, no dobra. Ale ja no myślę, że pan profesor Duszczyk się męczy, bardzo wie, proszę. Co pod tym myśli. Nie, bardzo dziękuję za ten granat. Z wielką przyjemnością go złapię. Ja powiem następującą rzecz. Uniwersytet Warszawski ma dzisiaj 8 zespołów badawczych w absolutnie światowym poziomie. Mamy kilka osób, których znajdują się w 5-6 tysiącach najbardziej cytowanych ludzi na świecie. Mamy do tego kilka takich obszarów, w którym uważam, że absolutnie rywalizujemy z każdym na świecie. Tylko problem jest taki, że tego jest za mało. I teraz, jeżeli ja bym miał teraz myśleć sobie o perspektywie uniwersytetu badawczego, czyli takiego, w jakim jesteśmy, rozmawiamy permanentnie w ramach LERU, czyli ten League of European Research Intensive Universities, w którym jesteśmy takim członkiem stowarzyszonym, i rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z tamtych uniwersytetów, to oni też nie są równymi uniwersytetami. Mają też słabsze i lepsze wydziały, słabsze i lepsze zespoły. Tylko po prostu mają ich więcej. I teraz jeżeli ja miałbym 10 lat, mówię o perspektywie 10-letnim, to nie chodzi o to, co ja bym sobie wymyślił. Miałbym 10 lat i w miarę sensowne finansowanie, nie miliardów, tylko naprawdę powiedzenie, to jest plan, taki i taki, mamy na tyle pieniędzy, masz 10 lat na to, żeby zrobić, zwiększyć to. To miałbym w tym momencie możliwość popatrzenia sobie na uniwersytet i stworzenia może dodatkowych 8 takich zespołów z obszarów, w których większość byłaby w naukach ścisłych, jeżeli chcę zrobić postępy w rankingach, ale kilka również w naukach społecznych, humanistycznych. Bo w tym momencie wiedziałbym, że moja masa krytyczna do robienia postępu by się zwiększyła. Dzisiaj Uniwersytet Warszawski nie ma masy krytycznej do zrobienia skoku cywilizacyjnego. Ma kilka bardzo dobrych zespołów, ale musi mieć ich 2 razy więcej, żeby ta masa krytyczna nastąpiła. Chociażby w liczbie cytowań, wskaźnikach dotyczących dotyczącości czasopism, które są. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o te najbardziej topowe, ale również w procesach, które również w tych czasopismach, które nie są jeszcze topowe, ale po to ja muszę dopiero, muszę jakby stworzyć strategię również, znaczy może nie ja. Ja muszę odpowiedzieć na strategię ludzi, którzy do mnie przyjdą i powiedzą, my chcemy być najlepsi. Tak? I tak przychodzą. I teraz ja na przykład mam dzisiaj ośrodek, oczywiście powiem trochę o sobie, przepraszam, ale zawsze jest najpierw mówić o sobie. Mamy coś takiego, jak nazywa się Ośrodek Badań nad Migracjami w naukach społecznych. Zainwestowaliśmy w ten ośrodek ostatnie 5 lat, bardzo, ale niewielkie pieniądze. Ośrodek, który miał 1 grant Horizon, ma dzisiaj ich 8. Miał pracowników badawczych, zaznaczam, 6, ma dzisiaj 45. Tak? Jest to ośrodek, który absolutnie może rywalizować w naukach społecznych w zakresie migracji i demografii z najlepszymi na świecie. Po raz pierwszy do nas przyjeżdżają ludzie z zachodu, nie po to, że to jest Uniwersytet Warszawski. Oni nawet pewnie nie wiedzą do końca, że na Uniwersytet Warszawski przyjeżdżają. Tylko oni przyjeżdżają do ośrodka badań nad migracjami, który jest rozpoznawalny na świecie. I jakby to jest taki przykład. I mamy ileś tam różnego rodzaju miejsc, w których moglibyśmy to stworzyć. A więc jeżeli ja bym miał informację, przez 10 lat upracuj strategię, masz na to tyle i tyle pieniędzy, żądamy od ciebie tego i tego, to może pomógłbym tak zrobić. Prawdopodobnie oczywiście teraz muszę bardzo dawać te pieniądze, tak, które są. To nie można, ja nie mogę ich rozlać jak na talerzu, tak? One muszą być absolutnie dedykowane. I teraz mam taki system, również wewnętrzny na uniwersytecie. Już kończę. Na uniwersytecie, który polega na tym, że wspieram tych, którzy są najlepsi. Tych, którzy mają szansę dostać grant ERC. Tak? Ja ich wyłapuję na uniwersytecie, czasami już nie spoza uniwersytetu. Oni przychodzą, dostają etat stabilizację. Ja powiem nawet, jeżeli nawet nie chcesz uczyć przez te 2 lata, bo to jest nowy incydent 2 lata, to nie ucz. Jedź gdzie chcesz, masz odpowiednią grupę pieniędzy, bo to ty musisz mi to stworzyć i to jest jakby uczenie. I teraz jeżeli miałbym więcej pieniędzy na to, to bym mógł więcej ludzi takich wyłapać,
albo może nie zainwestować przez 2 lata, na co mnie stać, tylko na 3 czy 4, mieć efekt za 5 lat. Czyli tak naprawdę perspektywa 10-letnia, trochę pieniędzy, trochę więcej, ale też taki bardzo jasny system wewnętrzny w uniwersytecie, wyłapywanie tych talentów, o których była mowa i dedykowane środki i nie wymagać od wszystkich. Jeżeli miałbym 10% excellence na uniwersytecie, wystarczy. Nie 50, nie 80. 10% mi wystarczy. Dziękuję. Pytający, kiwając głową, odniosłem wrażenie, że jest zadowolony. Ja chcę powiedzieć, że jednej rzeczy nie zrozumiałem. Dlaczego 8 bardzo dobrych i rozpoznawalnych na świecie obszarów nie wystarcza? Musi być ich 2 razy więcej, czyli 16. Ale rozumiem, że potem poproszę już w kuluarach o wytłumaczenie, bo wydaje mi się, że 8 najlepszych na świecie też jest niezłym rezultatem. Ale pan Palmanowski chciał, bardzo proszę. So I just wanted to add to this and link that to the previous talk we've had from Umair, which and the Director General of the European Commission, who's responsible for research and innovation, Robert-Jan Smits, he's talked about this question of how do we break the old girls and boys network of research. Yeah. And I think this is a central question of research excellence. And I would see that as at 3 levels. First of all, I would see that as internally, it's a question of promotions process. How do we make sure that we absolutely support and promote and recognize talent? The second one is about hiring processes. And again, you made this point very forcefully. And I think it's really important that we are open to the best people wherever they come from. And they may come from abroad, my goodness. And this is not, I can't comment on Poland, but for many of our national systems, this is a big, big problem. The third thing is this is an issue of networks. How do we make sure when we collaborate, when we create research teams, when we create European Union H2020 funding applications, that we generally collaborate with the best people in our field, irrespective of where they come from, and that we recognize that excellence, and if they're not just from the usual suspects, but the excellence wherever it exists. Absolutely. Thank you. Pani profesor chciała jeszcze, korzystając, bardzo tak, proszę. Dobry wieczór Państwu, Krystyna Iglicka-Okulska, rektor Uczelni Łazarskiego. I tak się składa, że jako człowiek nauki reprezentuję środowisko migracyjne, o którym tutaj mówił pan prorektor. Ja się chciałam z Państwa podzielić tak króciutko taką refleksją. W czasach, gdy byłam młodsza, uczyłam się jak gdyby od świata zachodu, to znaczy byłam stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na University College London, a potem byłam stypendystką Fulbrighta na uczelni z Ivy League University of Pennsylvania. W tamtym okresie pisałam, korzystając z możliwości i faktu, że nie byłam obciążona dydaktyką. Tak jak byłam obciążona i w późniejszych latach też w Polsce. Korzystałam z bibliotek i po prostu bardzo dużo pisałam, mając tam wsparcie, po pierwsze w języku angielskim kolegów, którzy ze mną współpracowali. I po drugie korzystałam, i to może się tak pod prąd tej dyskusji, korzystałam z afiliacji, że jestem wtedy na University College London albo na University of Pennsylvania. W tamtym okresie napisałam około 10 artykułów, które zostały umieszczone na liście JCR. I należę do grona ludzi reprezentujących nauki społeczne, który ma w tej chwili w Polsce jedną z największych również i cytowań, liczbę cytowalności i publikacji na liście JCR. Ale o czym chcę powiedzieć, abstrahując od siebie? Od tego, że tamta afiliacja, znaczy ja zauważyłam taki mechanizm, jeżeli mówimy o Old Boys Network, że po prostu te moje artykuły były o wiele łatwiej przyjmowane jako osoby pochodzącej z tamtego świata, niż gdybym nawet miała afiliację Uniwersytetu Warszawskiego, nie mówiąc już o uczelni Łazarskiego, która jest bardzo dobrą, niepubliczną uczelnią polską. Jak przełamywać te bariery w networkach czasopism ze świata zachodu dla ludzi polskich? My możemy się bardzo starać. Ja widzę, znaczy jedną z możliwych strategii jest po prostu pomóc naszym czasopismom dostać się na te listy punktowane i to niekoniecznie za duże pieniądze, tylko po prostu w uznaniu, że ten świat też ma coś do powiedzenia, bo chciałam tylko po prostu tak
powiedzieć, że widzę po sobie, że jeżeli reprezentant tego świata miał inną afiliację, publikował, wraca i nie jest, naprawdę nie jest tak łatwo. Ja wiem, bo znam wysiłki Ośrodka Badań nad Migracjami, który ma w tej chwili czasopismo, które ma 8 punktów, co zrobić, żeby nie spaść, bo ministerstwo planuje, prawda, skasowanie połowy czasopism. Co zrobić, wielki network w ramach boardów redakcyjnych, w ramach recenzji wspólnych i tak dalej, i tak dalej. My gonimy, natomiast widzę, że pewne bariery po prostu są trochę na innym poziomie niż tutaj ta dyskusja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pewno też występują, ale myślę, że odpowiedź nie jest aż tak strasznie trudna na to. To znaczy jednak chyba jakością. To jest raz, a dwa, to nie jest tak, że ten świat ma przerwy przeogromne, które są nie do pokonania, dlatego że my znamy środowisko światowe. W swoich branżach znamy doskonale tych, którzy są najlepsi. Spotykamy się na konferencjach międzynarodowych. To nie jest tak, że jak przepraszam, wspominała Pani o czasach minionych, ale Nie, już... Panie profesorze, mogę się włączyć, bo Pan reprezentuje środowisko ekonomiczne, prawda? Techniczne od samego początku. A przepraszam... obok techniczne, pan profesor, to ekonomiczne obok. Właśnie, więc to są to techniczne, ekonomiczne. Jeżeli chodzi o środowisko ekonomiczne, dwie jednostki w tej chwili, które dostały kategorię A+, czyli Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem absolwentem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, robiłam doktorat. Po prostu zatrudniły ze świata zachodu ludzi, którzy publikowali kilka artykułów notowanych w najwyższych czasach, ale najprawdopodobniej z powodu też nazwiska, networku i tego wszystkiego, że czyli cały czas to jest jak gdyby... Jasne, na pewno nie przeszkadza. Na pewno nie przeszkadza i na pewno jest pomocne. Jeszcze bardzo proszę, jeszcze raz. So can I just say, I do think it's an issue and I think right now the European Union is very interested in considering for the next framework program a question of blind peer evaluation, at least in the first round, at this later stage, you need to see the institutions, but certainly for people in the first round to just evaluate the research proposals, because there might be something in this, and this is a discussion right now. Secondly, I would point to the, I think there are certain things one can do that none of them are totally satisfactory. For instance, the European Union right now is launching an opportunity to for open access publishing. It's peer evaluated, but it's for EU funded research, and I think that could be a real boost to research visibility of our excellent research. But the final thing I would say is, and it I don't think this problem will go away from one day to the next, so it needs the engagement of all of us. And it needs presence. So one of the things I noticed, for instance, in Brussels, and of course this goes far beyond Brussels, is that at many of the events that I'm at, there are about 20 universities that are always there at the table. And we're there because, of course, there are more universities than 20 in the world and in Europe. But I think it's really important that researchers are out there and that they engage with the EU, but that they also engage with research communities wherever they are across Europe. So I think there's an onus, I think, on all of us to raise awareness and to speak to this issue. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już bardzo źle na mnie patrzą organizatorzy, a zatem już nie będę prosił o pytania. Natomiast chciałem dwa słowa na koniec powiedzieć. Po pierwsze, bardzo przepraszamy, ale na temat zarządzania badaniami nie powiedzieliśmy nic, żeby już się tutaj w tym miejscu usprawiedliwić. Mogę na koniec powiedzieć, że jest niedobrze. Próbowałem na wstępie powiedzieć, że rozproszony sposób finansowania i dystrybucji tych bardzo skromnych środków, które państwo polskie poświęca na badania, jest na pewno rzeczą niedobrą, która na pewno nie pomaga w budowie bardzo silnych zespołów, nie pomaga w budowaniu dużych programów badawczych, które by mogły rzeczywiście ułatwić wchodzenie w ten krąg najlepszych zespołów na świecie. Optymizm, którym staraliśmy się podzielić tutaj z państwem, niech będzie zaczątkiem do dobrej debaty kuluarowej. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję.